To może zdradzisz mi, z czym będziemy jedli te naleśniki? Tak, z czekoladą, owocami, bitą śmietaną i lodami. O Jezu, uwielbiam cię już, naprawdę. Zastanawiam się, jak to przewrócę. Zawsze to jest mój największy problem. Przewracanie naleśników, ja ci mogę pokazać, jak to mistrz kuchni robi. Potrafisz, tak? Potrafię. Tak, jestem naleśnikowym mistrzem kuchni. Yeah. Wow! Dobra, nie wierzyłam w ciebie. No. O, jak nie wiem, wygodnie. Jak to jest. No, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, przyznam. Ale coś dasz radę, może. Jaka jest twoja wymarzona randka? Taka najbardziej wymarzona na świecie. W Paryżu. Albo... No, w Sopocie myślę, że też mogłabym się odbyć. Uwielbiam oba miasta i myślę, że czułbym się tam komfortowo. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, to masz jakieś takie miejsce? Miejsce w sumie nie, ale bardzo mi się marzy. Widziałam często zdjęcia na internecie takie, tylko ja nie wiem, gdzie to jest dokładnie, bo to nie ma jakby miejsca. Tylko są takie jakby domek na drzewie, blisko jest po prostu dżungla i woda i to jest takie fajnie, piękne. Fajnie. I po prostu marzę sobie o czymś takim. Ale naprawdę mogłoby być ciekawie, rzeczywiście. Chyba wiem, o czym mówisz, co masz na myśli. I tak totalnie na odludziu i tak, żeby sobie właśnie z tym kimś porozmawiać, odpocząć właśnie tak totalnie na odludziu. Te naleśniki są przepyszne. Super połączenie. Dzięki. Jest właśnie owoców, naprawdę przepyszne. W każdym razie chciałem ci naprawdę podziękować za kolację i było naprawdę świetnie, ale będę musiał się zbierać. Chciałem ci naprawdę pogratulować. Dania były znakomite. Dobrze, ja tymczasem spadam i... Dziękuję. No, dziękuję ci jeszcze raz. Pa, pa. Cześć. Ciężko powiedzieć, czy wybierze mnie, czy jednak tą drugą dziewczynę. Nie wiem, jakbym poszła tamta randka, więc wolę nic nie zakładać i po prostu czekać.